In vina est terra.
Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Pokornie prośmy Pana Boga, aby pobłogosławił tę wodę, którą będziemy pokrzepieni na pamiątkę naszego chrztu. Niech Bóg nam dopomaga, abyśmy byli wierni Duchowi Świętemu, którego otrzymaliśmy. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty chcesz, aby przez wodę, która podtrzymuje życie i służy do oczyszczenia, także nasze dusze zostały oczyszczone i otrzymały zadatek życia wiecznego. Prosimy Cię, pobłogosław tę wodę, którą będziemy pokropieni w dniu Twoim, Panie. Odnów nas źródło swojej łaski i broń od wszelkiego zła nasze dusze i ciała, abyśmy mogli zbliżyć się do Ciebie z czystym sercem i otrzymać Twoje zbawienie przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Zostaliśmy. Oczyści nas z grzechów i sprawi, abyśmy przez odprawienie tej eucharystycznej ofiary stali się godnymi udziału w uczcie niebieskiej. Amen. Adoramus te, gloria.
Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Radujcie się wraz z Jerozolimą, weselcie się w niej wszyscy, co ją miłujecie. Cieszcie się z nią bardzo wy wszyscy, którzy się nad nią smuciliście. Tak bowiem mówi Pan, oto ja skieruję do niej pokój jak rzekę i chwałę narodów, jak strumień wezbrany. Ich niemowlęta będą noszone na biodrach i na kolanach będą pieszczone. Jak kogoś pociesza własna matka, tak ja was pocieszać będę. W Jerozolimie doznacie pociechy. Na ten widok rozradują się serca wasze, a kości wasze nabiorą świeżości jak murawa. Ręka Pana da się poznać Jego sługom. Oto Słowo Boże. Powiem, co uczynił mojej duszy.
zbawione Bóg, który nie odepchnął mojej prośby i nie oddalił ode mnie swej łaski. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Galatów. Bracia, co do mnie, to nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata. Bo ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, tylko nowe stworzenie. Na wszystkich tych, którzy się tej zasady trzymać będą, i na Izraela Bożego, niech stąpi pokój i miłosierdzie. Odtąd niech już nikt nie sprawia mi przykrości. Przecież ja na ciele swoim noszę blizny, znamię przynależności do Jezusa. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z duchem waszym, bracia. Amen. Oto Słowo Boże.
Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus wyznaczył jeszcze innych 72 uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa, ani torby, ani sandałów i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim. Jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co mają, bo zasługuje robotnik na swą zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedźcie, co wam podadzą, uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: przybliżyło się do was Królestwo Boże. Lecz jeśli do jakiego miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie na jego ulicę i powiedzcie: nawet proch, który z waszego miasta przylgnął nam do nóg, wstrząsamy wam. Wszakże to wiedzcie, że bliskie jest Królestwo Boże. Powiadam wam, Sodomie lżej będzie w ów dzień niż temu miastu. Wróciło 72 z radością, mówiąc: Panie, przez wzgląd na Twoje imię nawet złe duchy nam się poddają. Wtedy rzekł do nich: widziałem szatana spadającego z nieba jak błyskawica. Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. Jednak nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, gdy słuchamy dzisiejszych czytań mszalnych, możemy zastanowić się, a co je łączy. Bo tutaj mowa o odnowieniu Jerozolimy po niewoli babilońskiej. Potem Paweł zwraca się do Galatów, pokazując drogę krzyża. A potem Pan Jezus posyła uczniów, aby zapowiadali Jego przybycie. Jeżeli dobrze wczytamy się w te teksty, zobaczymy, że jest jedno słowo, które się powtarza w każdym. A to słowo to pokój. Bo właśnie pokój jest tą główną myślą, która z tych tekstów wypływa i która nam powinna dać do myślenia. Pokój. Pokój, czyli brak wojny, tak to my zwykle rozumiemy, ale w języku Biblii pokój ma znaczenie o wiele bogatsze, bo oznacza on przede wszystkim harmonię wewnętrzną w samym człowieku, między nim a innymi ludźmi i przede wszystkim więź, która łączy go z Bogiem. Jeżeli istnieje ta więź, jeżeli istnieje ta harmonia, to wtedy rzeczywiście trwamy w pokoju. A więc, żeby mógł być pokój, to musi się spełnić ta zapowiedź, o której mówili posłani przez Jezusa uczniowie. Przybliżyło się do was Królestwo Boże. Albo tak jak mówił Jezus, Królestwo Boże wśród was jest. Jeżeli ja to uznaję, to otwieram się na Bożą rzeczywistość, otwieram się na działanie Boga, otwieram się na działanie Jego łaski i wtedy w moim sercu będzie pokój. Ale wtedy też dostrzegam swoje słabości, grzechy, niedoskonałości. I mogę zacząć się zamartwiać, zamartwiać
z tego powodu, że jest grzech, jest coś, co mnie od Boga odsuwa. I martwić się, czy Pan Bóg mi to wybaczy. I wtedy Paweł przypomina, że Bóg zsyła nam pokój i miłosierdzie. A cóż to jest miłosierdzie? Miłosierdzie to ta szczególna miłość. Miłość matczyna, miłość wybaczająca, miłość bezinteresowna. Tę miłość może człowiek okazywać człowiekowi, ale tę miłość na pewno Pan Bóg nam okazuje. On jest miłosierny. I świadomość tego miłosierdzia pozwala na to, by trwał ów pokój. A jeżeli jest w nas pokój, to i przychodzi ta wspomniana przez proroka Izajasza radość, do której wzywa nas. Tak jak wzywał przychodzących do Jerozolimy pielgrzymów prorok Izajasz. Radujcie się wraz z Jerozolimą, weselcie się w niej wszyscy, co ją miłujecie. Bo Pan tam jest, bo Pan jest obecny i z tego wypływa radość. Ale ta radość też może być dla nas sprawdzianem naszego pokoju. Bo jeżeli brakuje nam radości, nie chodzi o wesołkowatość, ale prawdziwą radość. Taką radość, która sprawia, że potrafimy z nadzieją patrzeć w przyszłość, że mamy ufność w Bogu, to wtedy rzeczywiście ten pokój jest w nas obecny. Ale nie tylko chodzi o to, żebyśmy ten pokój mieli, ale chodzi o to, żebyśmy z nim szli do innych, tak jak zostali posłani przez Jezusa uczniowie. Mieli iść i wchodząc do domu mówić pokój temu domowi. No dobrze, ale apostołowie to szczególnie wybrani ludzie. To prawda. Apostołowie to szczególnie wybrani ludzie. Ale o kim my mówimy? Dzisiejsze czytanie z Ewangelii rozpoczyna się tak dosyć dziwnie. Jezus wyznaczył jeszcze innych. Tak jakby czegoś tu brakowało przedtem. A kto to byli ci pierwsi? No wystarczy zerknąć do poprzedniego rozdziału Ewangelii Łukaszowej i zobaczymy, że tam Jezus posyła 12. My zwykle mówimy apostołów, ale określenie, którym oni są nazywani na kartach Pisma Świętego, to właśnie 12. To są ci najbliżsi. Piotr, Andrzej, Jakub, Jan i tak dalej. Oni towarzyszyli Jezusowi, ale nie jako jedyni. Byli też inni. I owych innych, 72, posyła Jezus. Powiedziałem to apostołowie. Tak, to są apostołowie. Bo apostoł to znaczy dosłownie posłany. A oni zostali posłani przez Jezusa. Czemu ich było 72? Egzegeci trochę się z tym zmagają, bo gdyby 70, to by było trochę lepiej. Nawet święty Hieronim w Wulgacie poprawił to na 70, bo to mamy symbolikę, tyle narodów pogańskich było, a 70 też było, na których wstąpił duch, żeby pomagali Mojżeszowi. Ale tu jest 72. A dlaczego 72? No, odpowiedź jest bardzo prosta. Bo tylu ich było. Bo tylu było przy Jezusie. Bo nie tylko tych 12, ale byli też inni. I oni nie byli tylko przeznaczeni do tego, żeby sobie słuchali, ale byli też przeznaczeni, żeby szli i żeby Jezusa poprzedzali i dawali świadectwo. I dzisiaj też są następni, inni. I my jesteśmy tymi innymi, którzy jesteśmy posłani do tego, żebyśmy ten pokój, który w naszym sercu jest albo ma być, nieśli do innych. Nieśli wraz z nim miłosierdzie i nieśli wraz z nim radość. Dlatego może warto dzisiaj zastanowić się nad tym, czy w moim sercu jest ten pokój, miłosierdzie, radość i czy mam świadomość, że jestem posłany, posłana, aby mówić, że przybliża się Boże Królestwo.
Nasze prośby miłosiernemu Chrystusowi. Módlmy się za wszystkich wyznawców Ewangelii, by pomimo cierpienia poznali największą wartość krzyża Jezusa Chrystusa. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas. Prośmy o łaskę powołania do kapłaństwa dla licznych młodych ludzi, aby dobra nowina była głoszona wszystkim narodom. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas. Za kapłanów, by nie szukali swoich korzyści, lecz całym sercem oddali się służbie niesienia pokoju przez prawdę. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Prośmy o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Ewy, Zosi z okazji urodzin potrzebne łaski.
Prośmy także, módlmy się o uwielbienie i dziękczynienie Bogu w Trójcy Świętej jedynemu za dar stworzenia i odkupienia, szczególnie za dar sakramentów świętych. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, a szczególnie za świętej pamięci Andrzeja, Rebech i wszystkich zmarłych z rodziny, za świętej pamięci Andrzeja Stołowego, świętej pamięci Helenę. By ten, który wskrzesił Jezusa, obdarzył ich pełnią życia. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za nas samych, by nasze życie codzienne nie stało w sprzeczności z wyznawaną Ewangelią. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Wysłuchaj, Panie, nasze ufne prośby, udziel nam łaski, które są nam potrzebne do zbawienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Panu Bogu naszemu.
Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, którym żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. W czasie naszej doczesnej pielgrzymki doznajemy Twojej dobroci w codziennych potrzebach i nosimy już w sobie zadatek życia wiecznego. Mając bowiem pierwsze dary Ducha, przez którego wskrzesiłeś zmartwych Jezusa, spodziewamy się wiekuistego udziału w misterium paschalnym. Dlatego z wszystkimi aniołami wychwalamy Ciebie, z radością wołają. Aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą, zjednoczeni z całym Kościołem. Uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Pokornie błagamy się, Boże, puśćcie słowem Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: jedzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechu. To czyńcie na moją pamięć. Wielka jest tajemnica naszej wiary.
zanim w niebo wstąpienie oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modlów tę żywą i świętą ofiarę. Wejdź i prosimy na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo swoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogu Rodzicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Marka, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy swojej łaski stają przed Tobą. Miłosierdziu swoim, dobry Ojcze, zjednoć ze sobą wszystkie swoje dzieci, rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry, a szczególnie tych, za których odprawiana jest nam msza święta, oraz wszystkich, którzy Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarza świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, Chrystusem i Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, powiedziałeś swoim apostołom, pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Thank you.
Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godny, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony. Amen.
Cię, Boże, spraw, abyśmy korzystali z łaski dającej zbawienie i nigdy nie przestawali Cię wielbić. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Posłuchajmy ogłoszeń parafialnych. Dzieci i młodzież wyjeżdżająca na wakacje tynieckie oraz ich rodzice serdecznie dziękują parafianom, gościom opactwa za wsparcie udzielone podczas ubiegłotygodniowego kiermaszu. Podczas konkursów odpustowych udało się zebrać ponad 5700 zł. Dziękujemy również tym, którzy aktywnie włączyli się w przygotowanie i prowadzenie kiermaszu. Dzisiaj o 15:00 odbędą się nieszpory z wystawieniem Najświętszego Sakramentu. We wtorek, 9 lipca, podobnie jak w poprzednich latach, będzie nocowała w Tyńcu pielgrzymka z Trzebuni, która zdąża na Jasną Górę. Potrzebne są jeszcze miejsca noclegowie. W sumie jest ich potrzeba około 100. Są też takie miejsca, gdzie co roku przyjmowani są pielgrzymi, ale niektórych z nich tak się złożyło, że jakieś remonty. Także jeszcze potrzebne są miejsca, także bardzo będziemy wdzięczni za zgłoszenie gotowości przyjęcia pielgrzymów. Można tego dokonać w recepcji domu gości. Ja tylko dodam, że to nie jest tak bardzo uciążliwe. No, oczywiście trzeba znaleźć miejsce, ale pielgrzymi przyjdą wieczorem, bo to przywitamy ich przed mszą świętą o 18:00, będą uczestniczyli w tej mszy świętej, a potem o godzinie 4:30 gdzieś oni już tutaj stąd wychodzą, może trochę 4:40, jak słońce wschodzi, więc rano już ślad po nich zaginie, a pamięć pozostanie. Dlatego zachęcam. Msza święta we wtorek, gdy przybędą pielgrzymi, będzie sprawowana na ich prośbę o błogosławieństwo Boże dla rodzin, które użyczą im gościny. Bardzo prosimy, by osoby, które zdecydują się przyjąć na nocleg pielgrzymów, odebrały ich po tej mszy świętej. Jednocześnie już teraz serdecznie dziękuję wszystkim, którzy postanowią otworzyć swoje serca i domy. W środę 10 lipca kancelaria parafialna będzie nieczynna, a w sobotę 13 lipca zapraszamy na mszę świętą przy figurze Matki Bożej w lesie. Procesja do figury wyruszy ze środka Tyńca o 16:30. Przyszłą niedzielę przed kościołem siostry benedyktynki z Sierpca będą zbierały ofiary na potrzeby swojego opactwa. A o 16:00 przyszłą niedzielę ojciec Szymon odprawi mszę świętą dla osób medytujących w tradycji chrześcijańskiej. Po mszy świętej medytacji odbędzie się konferencja ojca opata. Dyrektor przedszkola nr 133 w Tyńcu prosi, aby rodzice dzieci, które uczęszczały do przedszkola w roku 2018-19, odebrały książeczki w celu uiszczenia opłaty za miesiąc czerwiec. Wszechmogący Boże, przybądź z pomocą swoim wiernym, którzy uznają Ciebie za Stwórcę i Pana. Odnów życie im udzielone i odnowione zachowaj. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.